O, jesteście już gotowi na drugi odcinek naszego Oscara. Przypomnę, że w pierwszym odcinku wykonaliśmy grę, w której Oscar, taki śmieciowy ludek, mieszka sobie w kuble i wtedy, kiedy naciskamy przycisk, o, Oscar z tego kubła wyłazi. Teraz czas na dorobienie obsługi śmieci, spadających śmieci, którymi będzie się żywił nasz Oscar. Każdy spadający śmieć to będzie duszek. I wśród śmieci, jeżeli sobie zajrzymy do tego, co zostało tam pobrane, tak, wśród śmieci mamy różne śmieci, różne rodzaje. Ale na razie wykorzystamy jeden. Wykorzystamy, powiedzmy, śmieć papierek. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, zamiast śmieć papierek, możecie wybrać sobie dowolny śmieć. Na razie ten jeden konkretny mam na myśli. No więc wczytuję nowego duszka. Śmieć papierek. OK. No i jest sobie taki tutaj papierek. I teraz parę słów wyjaśnienia, ponieważ oglądają mnie różni widzowie. Parę słów o tym, jak jest organizowana przestrzeń, plansza. Nie wszyscy się już tego nauczyli. Otóż, moi drodzy, Oskar mieszka w dwuwymiarowym świecie. My mieszkamy w trójwymiarowym. Tak, czyli jest coś głębiej, dalej, bliżej. Oskar ma tylko płaską kartkę. I na tej płaskiej kartce ma dwa kierunki. Kierunek X, który jest w prawo i w lewo, oraz kierunek Y, który jest góra-dół. Środek naszej planszy to jest punkt o numerze 00. Jeżeli teraz wezmę naszego śmiecia i wpiszę tutaj X0, Y0, to on się ustawi równo na środku planszy. Ale ja nie chcę, żeby był na środku planszy, ja chcę, żeby się zaczynało gdzieś u góry. No i popatrzcie, jak ustawię u góry, to Y się zmienił, tu zresztą są strzałeczki, prawda, góra-dół, Y się zmienił na 159. Damy nawet 170, jeszcze ten śmieć troszeczkę wystaje. Tak? 180, śmieć już prawie się schował, 190, już nie chcę, bo już byłoby za daleko. No więc powiedzmy, że 180 to jest maksymalnie, co mogę tutaj ustawić. No a w X-ie, no właśnie, od 00 w prawo będą liczby dodatnie. Czyli na przykład 10 jest tu. 20 jest kawałeczek dalej. 180 jest już blisko brzegu. Troszeczkę inaczej jest tutaj w Scratchu, nie jest to równo, że 180 w górę i 180 w prawo, tu będzie więcej, 190, spokojnie możemy spróbować 210, jeszcze się mieści i 230, no już jest prawie na krawędzi, spróbujemy 250, nie da rady, 241 to jest wszystko, co możemy tu uzyskać. Czyli powiedzmy 240 w prawo, to jest maksymalnie tam. A gdzie w lewo? No powiedzmy, żeby nie spadał mi tam, gdzie latarnia, to najbardziej w lewo będzie tutaj. Czyli minus 76. No, to jest ważna wiadomość. Teraz muszę sobie to jakoś zapamiętać, że chciałbym, żeby mój śmieć pojawiał się na wysokości 180, przesuwałem, więc się zmieniło, na wysokości 180, bo to jest maksymalnie wysoko, jak się da, a na szerokości, na współrzędnych x od minus 76 do 240. Już właśnie zapomniałem, przez chwilę się zawahałem. Dlatego nam to będzie potrzebne. Czyli będzie nam potrzebne z wyrażenia losuj liczbę od minus, powiedzmy, 80 albo minus 76 do 240. I to będzie nasze X. I za każdym razem po uruchomieniu gry ten śmieć będzie musiał w to miejsce wskoczyć. Czyli w głowie naszego śmiecia, tutaj w tej części programowej, robię zdarzenia, kiedy kliknięto flagę, to idź do XY, jakiego? Y 180. No nawet ma tu wpisane 180, bo tak ten śmieć teraz leży. Natomiast X ma być to właśnie losowane. Ciach. No i spróbujmy teraz.
po naciśnięciu flagi, o, za każdym razem, kiedy naciskam flagę, śmieć pojawia się w innym miejscu. Chyba te 180 źle dobrałem, bo się zagadałem. Znaczy te minus 80, no nawet, a mogłoby być nawet minus 85. I teraz mój śmieć za każdym razem w innym losowym miejscu się pojawia. No ale tylko się pojawia i nie spada. Więc co? Na razie, kiedy kliknięto flagę, ustaw śmiecia tu. No to teraz muszę dorobić spadanie, bo śmieć się pojawia, ale nie spada. Czyli w zdarzenia, przepraszam, w kontroli, zawsze, no, potem będę mógł to troszeczkę zmienić, że jak już spadnie na podłogę, to ma dalej nie spadać, ale Scratch na szczęście dba o to, że jak już jest poniżej ekranu, to już i tak nie będzie spadał. Więc dam sobie co? Zmień Y o jakąś wartość, ale z minusem. Bo on jest bardzo wysoko, ma 180 i będzie musiał mieć 179, 178, 177, 176, aż do zera, a 0 jest w połowie ekranu, a potem jeszcze minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, aż do minus 180, kiedy spadnie na samo dno. No więc zmień Y o, powiedzmy, minus 3. Wtedy im większa liczba, tym szybciej będzie spadał śmieć, bo szybciej będzie mu się zmniejszały te Y. Ja na przykładzie mówiłem o 1, a teraz dam minus 3, czyli będzie 180, minus 3, minus 3, minus 3. No i spróbujmy. Spada, no może nawet faktycznie za szybko. Może minus 1 będzie wystarczający. A, może minus 2. OK, minus 2 wydaje mi się dobre. I teraz za każdym razem, kiedy uruchamiam grę, śmieć spada w losowym miejscu. No i teraz trzeba by zaprogramować, żeby jeżeli dotyka śmieć kubła, bo taki jest mój pomysł na to, oczywiście każdy może mieć inny, ja mam pomysł taki, że w momencie, kiedy śmieć będzie dotykał kubła, no to śmieć zostanie zjedzony, a Oskar wyjdzie i pokaże się. No to wychodzenie Oskara mamy już zaprogramowane pod literką O, ale ja nie chcę, żeby to się działo wtedy, kiedy jest naciśnięty przycisk, tylko wtedy, kiedy śmieć dotknie kubła. Czyli co ja teraz zrobię? Zrobię osobno, poza tym spadaniem, zrobię tak, jeżeli naciśnięto flagę, to zawsze sprawdzaj, czy dotykam kubła na śmieci. Jeżeli dotykam kubła na śmieci, no to wyślij sygnał do Oskara, Oskar, wyłaź. No więc daję, jeżeli... czujniki dotyka, ale nie wskaźnika myszki, tylko dotyka szarego kubła, to, no i w kontroli jest takie magiczne polecenie, w kontroli czy w zdarzeniach, przepraszam, nadaj komunikat. Czyli mój śmieć będzie miał nadać komunikat, no i powiedzmy, że dam nowa wiadomość, Oskar, wyłaź z kubła. No i w tym momencie idę do Oskara. Kubeł szary. I tu robię coś takiego. Kiedy otrzymam wiadomość Oskar, wyłaź z kubła, czyli już nie kiedy klawisz O naciśnięty, klawisz O już mogę wyrzucić, natomiast kiedy otrzymam Oskar, wyłaź z kubła, no to wykonaj to, co już było zaprogramowane wcześniej. No i sprawdźmy, czy to działa. Uruchamiam grę. O, powiedzmy tak długo, aż mi wylosuje nad kubłem. No, nie chcę jak na złość. O, jest, teraz będzie dobrze. Nie? O, dotknęło i wylazł Oskar.
Oczywiście śmieć nie zniknął, bo jeszcze muszę dorobić, żeby śmieć się chował. Czyli teraz tak, śmieć tutaj. Jak nadam komunikat, to wygląd i ukryj. No i próbujemy jeszcze raz. No, nie jest tak łatwo wylosować. O, jest nad kubłem. Śmieć zniknął i Oskar wylazł. No, jedna jeszcze rzecz przykra. Naciskam flagę i śmieć zniknął. Ponieważ Scratch pamięta pomiędzy kolejnymi uruchomieniami gry, czy duszek jest pokaż, czy duszek jest ukryj. Więc skoro raz już ukryliśmy duszka, to on się nie pojawia. Dlatego na koniec tego odcinka jeszcze dołożę pokaż do kiedy kliknięto flagę. No więc tu teraz już mam kliknięte pokaż i śmieć się już pokazuje. Spada, dotyka kubła, Oskar wyłazi i ponowne uruchomienie gry, śmieć znowu jest. Oczywiście gra jest na razie dość nudna, ponieważ nie da się sterować śmieciem. Musimy się zastanowić, jak tym śmieciem sterować w następnym odcinku. Do zobaczenia.